Wrażenia z Po dwóch już pobytach, to co dominuje, to na pewno zapachy, na pewno pył wszechobecny, nazywałyśmy go dust of Sahara, bo tam wszystko pogrążone jest w tym pyle. I na pewno wiele kolorów, bo te kolory to jest, to jest ten klimat ulicy. Dane nam było mieszkać w dzielnicy Szubra, to jest jedna z biedniejszych dzielnic, która należy do... Tej części nie najstarszej Kairu, ale do tej najstarszej, o której za chwilę też chcę powiedzieć, nie jest tak daleko, kilka przystanków metrów. Szubra to taka dzielnica, gdzie nie ma zbyt wielu wielkich, szerokich uliczek, ale w tych węższych, w których jak doświadczyłyśmy wielokrotnie, mieści się każdy pojazd łącznie z dwoma samochodami obok, to można znaleźć niesamowite klimaty. Tam jest niezwykle brudno. Tam jest śmierdząco, tam wszędzie walają się resztki, tam są nierówne chodniki, to nawet chodniki to jest chyba za duże słowo, którego chciałabym użyć, ale klimat Kairu to jest właśnie moim zdaniem głównie szubra, ponieważ w Kairze są różne dzielnice, jakiś Heliopolis, który jest zdecydowanie bardziej nobles i, i taki szlachetny, taki bardziej monumentalny. Jest piękna dzielnica Zamalek, -Zam która też jest obdarzona większą ilością zieleni. Są bardzo ekskluzywne dzielnice, w których są hotele, rezydencje, w których są ambasady. Nam to nie było mieszkać w takim miejscu, za które też jesteśmy wdzięczne, bo przy parafii św. Marka, przy której znaleźliśmy gościnę, przy katedrze św. Marka w tej dzielnicy. To jest oczywiście katedra y, katolicka. Poczułyśmy chyba to, co jest istotą Kairu, czyli taka, takie pomieszanie brudu z egzotyką, z ciepłem przyjęcia, bo nie spotkałyśmy się tam w zasadzie z jakimś, jakąś agresją, którą, przed którą nas nieco uprzedzano. Zwłaszcza mnie, jako osobę, która no, chodzi wszędzie z aparatem fotograficznym. Ostrzegano przed tym, żeby nie fotografować ludzi i nie afiszować się z aparatem. Nigdy nie doznałam żadnego jakiegoś nieprzyjemnego gestu czy, czy wręcz popchnięcia, a to spotkało na przykład kilka innych osób, które tam buszowały również z aparatem. Nasz rytm dnia wyglądał tak, że wstawałyśmy rano i od godziny 9 do 13 prowadziłyśmy zajęcia w domu szczęścia. To jest szkoła prowadzona przez opiekunki, a założona przez i nauczycielki, a założona przez księży, którzy należą do stowarzyszenia Misji Afrykańskiej, która właśnie cało centrum tego stowarzyszenia w postaci Robina, księdza Robina, który przy tej parafii urzęduje i nią zawiaduje. Jest właśnie takim organem założycielskim tej szkoły. Należy do niej około 60 podopiecznych. To nie są tylko dzieci. Tak naprawdę dzieci tam jest bardzo niewiele. To są osoby dorosłe, które są y, z różnym stopniem niepełnosprawności. Od, umy od umysłowej po y, mongolizm, po również y, ograniczenia różne, ruchowe, jakieś porażenia, tak jak mówiłam, różne są to stopnie y, ograniczenia, niemniej nie są to osoby do końca sprawne. Pełne radości, uśmiechu, które codziennie spotykają się, są przywożone z różnych części Kairu autobusem, które ufundowało im społeczeństwo, między innymi łodzi. I tam spędzają kilka godzin przy różnych tego typu warsztatach, zajęciach, trochę tańca. My zostałyśmy z trzema innymi wolontariuszkami poproszone o zorganizowanie warsztatów. W zeszłym roku pierwsza edycja tych warsztatów odbyła się w listopadzie i były to warsztaty, które. Były takimi przedświątecznymi y, grami, zabawami, troszkę integracją z tymi ludźmi, ale przede wszystkim prezentacją y, takich polskich tradycyjnych ozdób, których mogłyśmy i próbowałyśmy ich nauczyć. Oczywiście no, trzeba mieć świadomość, że z takimi osobami pracuje się zupełnie inny sposób. Oczekiwania być może były takie nasze, oczywiście, które zderzone zostały z pewną brutalną rzeczywistością. Jedną z tych rzeczywistości i barier był na pewno język, dlatego, że my mówiące w zasadzie trochę w języku angielskim musiałyśmy prosić o tłumaczenie lokalnego, jak to nazywałyśmy go, Anioła, czyli Aleksa, który jest Egipcjaninem, który nasz angielski tłumaczył na arabski. Te osoby, które są pod opieką szkoły, nie mówią w żadnym innym języku, nawet nie mówią po angielsku, więc ta bariera była taką barierą, która nam na początku nieco przeszkadzała. No, ale jak wiadomo, prace ręczne są głównie do przekazania w sposób manualny, więc udało nam się to myślę. W sposób taki satysfakcjonujący dla obu stron. Zaprzyjaźniliśmy się z tymi ludźmi, którzy się do nas przytulali, uśmiechali, cieszyli się na nasz widok, kiedy widzieli codziennie rano, że wkraczamy odważnie na teren szkoły i próbujemy nawiązać z nimi kontakt i przeprowadzić z nimi jakieś prace ręczne. Później o 13 był wspólny posiłek w parafii, która dosłownie przylega do szkoły, parafii Katedry Świętego Marka. Tam razem w śmierzu mieliśmy Przygotowany y, m, obiad. Następnie po obiedzie, po krótkim odpoczynku, próbowałyśmy eksplorować Kair. Y, I to nam się również udało dzięki właśnie temu Aleksowi. Aleks woził nas wszędzie. Ruch uliczny w Kairze to w zasadzie zasługuje na oddzielnego chyba vloga. Jest to coś niesamowitego. Przez pierwsze kilka podróży z Aleksem w jego samochodzie nie ukrywam, że krzyczałyśmy. I to. I to, I to dość głośno, dlatego że to jest zupełnie inne to znanie. To w zasadzie coś w rodzaju stanu umysłu. Z kilka pasów ruchu, po których poruszają się niezwykle sprawnie i szybko kierowcy, z bardzo poobtukiwanymi starymi samochodami, wśród których nie brakuje znanych nam w Polsce polonezów, fiatów, w stopniu wskazującym na, duży, na duże zniszczenie. I bardzo sprawnie między nimi przechodzą ludzie. Ludzie wymuszają swoje przejście przez ulicę, wtargnąwszy po prostu na, na jezdnie, na pasy, ale nie widziałyśmy przez w sumie około ponad 20 dni pobytu, licząc już dwa wyjazdy, ani jednego potrącenia, ani jednego otarcia tych samochodów, więc naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, ja i inne tutaj wolontariuszki, tego, co dzieje się u nich na ulicach, bo to jest rejwach, klakson, tam wszyscy puszczają głośno radio poruszają się głównie sygnalizując zmianę pasa, czy odrobinę skrętu właśnie klaksonem, natomiast przed nimi bardzo sprawnie manewrują ludzie. Kobiety trzymające dwójkę dzieci za rękę, a trzecie jest na ramieniu. Ludzie jeżdżący na skuterach w czwórkę, w, w tuk jeżdżą w dziewiątkę. To był chyba rekord, jaki, jaki spotkałyśmy. Tak więc ruch uliczny jest niezwykle Chyba charakterystyczne oczywiście dla świata dla krajów wschodnich, ale ja nie miałam wcześniej takiego doświadczenia, nigdy nie wyjeżdżałam do krajów afrykańskich, natomiast w Egipcie myślę, że jest też szczególnie ciekawy przez to, że to jest jakby połączenie tego monumentalnego miasta, bo tam są jeszcze takie postkolonialne, piękne, zaniedbane oczywiście, ale są kamienice i właśnie tego, takiego współczesnego Kairu, bardzo... Barwnego, ale też tak jak wspomniałam, zapylonego dosłownie i brudnego. To o ruchu ulicznym. Nie wiem, odeszłam teraz od, od tej szkoły, czyli Domu Szczęścia, ale ym, nie wiem, może, może, może jeszcze tak trochę ruchem konika szachowego się poruszając. Zapfundowałyśmy sobie przejażdżkę tuk-tukiem w tym roku i kierowca w ogóle się nie przejmował tym, że jedzie uliczką, która ma szerokość dwóch tuktuków i trzeba omijać jeszcze jakichś ludzi siedzących po boku, jakieś stragany warzyw. To było niesamowite to przeżycie. Myślę, że chyba podobne może być w Bombaju i, i w Indiach, ale no, było to coś niesamowitego. My oczywiście przy drugim wyjeździe już bardzo okrzepliśmy i nie krzyczałyśmy Aleksowi nad głową. Doznaniem ciekawym była, był wyjazd do Aleksandrii, gdzie bardzo rzadko tam pada deszcz. I kiedy spadł deszcz, to Aleks zaczął śpiewać z radości, uruchomił wycieraczki na autostradzie przy 130 na godzinę. No niemniej wyciaraczki, jakby to powiedzieć, owszem działały, ale nie miały styku z szybą przednią, więc nie umożliwiały za bardzo nam tej widoczności. On zupełnie się tym nie przejmował. Tam absolutną normą jest, że kierowcy w jednej ręce trzymają komórki, w której mają nawigację, a, a je tylko jedną ręką prowadzą. Więc ta sprawność kierowców jest naprawdę pozostawiająca y, duże wrażenie w nas wszystkich. Y, Kair ma kilka, tak jak wspomniałam, obrazów, kilka, kilka takich twarzy. Byłyśmy w części Heliopolis, gdzie odwiedziłyśmy siostry, które tam pracują i prowadzą szkołę dla dziewcząt. Modliłyśmy się na mszy razem z nimi. To są siostry, które też przyjmują wolontariuszy do pracy w szkole, ale również głównie są to siostry z Włoch ale również prowadzą jakieś inne działania. I to widać było już po siedzibie tych sióstr, że jest to zupełnie inne miejsce niż na przykład siostry Miłosierdzia, do których udałyśmy się w naszej dzielnicy Szubra. Tam po prostu jest dużo bardziej ubogo, dużo skromniej. Siostry Miłosierdzia pracują z osobami bezdomnymi na ulicy, których nie brakuje. Wielokrotnie widziałyśmy osoby śpiące, okaleczone, które leżą wprost na trotuarze. Tam życie nocne, tak jak we wszystkich krajach wschodu, zaczyna się... Po południu, więc dopiero wtedy robi się głośno i, i bardzo, bardzo gwarnie, i tłumnie. Do południa jest w miarę umiarkowany spokój i przejść przez jeźdźnię też jeszcze jest, jest możliwe. Natomiast no, osób bezdonych nie było aż tak wiele, jak można by się spodziewać. Przynajmniej nie było to tak widoczne. Na pewno najgorszą y, sytuację. Pod tym względem stanowi dworzec. Dworzec w Kairze jest przepełniony y, płaczącymi, krzyczącymi ludźmi, jakimiś tam sprzedającymi różne odszczotki do włosów, po pomadki, po jakieś śrubokręty rzeczy, ale przede wszystkim właśnie tam nocują osoby, które są na marginesie życia. I to jest też takie trudne doświadczenie, poruszać się wśród tych ludzi w sposób w miarę obojętny, tak, żeby się o nich też nie otrzeć, nie, nie dotknąć tego, ale siłą rzeczy tego się nie da nie dotknąć, dlatego, że w jakiś sposób my na początku miałyśmy taki odruch, że no, trzeba bardzo uważać, to są inne warunki, inne środowisko biologiczne. Ale po pewnym czasie stwierdziłyśmy, że no, trzeba zaufać. Tak? Jesteśmy tutaj, jesteśmy przeznaczone do pracy i, i mamy spotykać się z tymi ludźmi. Nie można unikać wszystkich rzeczy, nie można po prostu nie dotknąć tej rzeczywistości, bo ona taka jest. No i tak się stało, że nie, nie przywiozłyśmy żadnej bakterii, klątwy faraona ani takich rzeczy, mimo dwóch pobytów, naprawdę delikatnie mówiąc, w mało sterylnych warunkach.